Na czym polega targowisko? Księga Hioba to jest targowisko. Czyli zróbmy wszystko, żeby zasłużyć na Bożą przychylność. Targujmy się. Panie Boże, ja nie będę grzeszyć, ja będę święty, ja Ci dam dużo w zamian i proszę Cię, jak najwięcej mi za to daj. De facto to, co robi tutaj Pan Jezus, to Pan Jezus rozwiązuje całą tą dyskusję o nagrodach, karach, winach, grzechach i tak dalej. Co mówi Jezus? Mówi, nie da się z moim Ojcem budować jakiejkolwiek relacji. Nie da się nic zrozumieć z bycia w wierze, dopóki będziecie tam stawać jak do handlu. To jest to, co miał przeczucie Hiob, kiedy mówił o tym Bogu przymierza, kiedy mu się coś nie zgadzało, no bo w przymierzu jest tak, że jest jedna strona, która daje i druga, która daje. A kurde, w tym przymierzu z Bogiem tylko Bóg przeszedł. Między tymi, pamiętacie, nie? Między tymi zwierzętami. Tylko Bóg się zobowiązał. Co to znaczy? Bogu zupełnie obca jest logika coś za coś. Bóg w ogóle nie zna takiej logiki. Wszelkie twoje myślenie, jeśli będę dobry, święty i fajny, to pójdę do nieba, jest złym myśleniem. Kochani, ja teraz wiem. Część z was oczywiście, ja wiem, co sobie myśli. Szóstak znowu mówi, że można grzeszyć, że to jest nieistotne, czy się grzeszy, czy się nie grzeszy, bo 5 złotych się należy, nie? Uwaga, ja tego nie mówię. Broń Boże. Tylko to jest logika całkowicie obca Bogu. Co mówi Pan Jezus? To jest Ojciec, a tu są dzieci. Między Ojcem a dziećmi nie ma żadnej logiki. Syneczku, dam Ci dzisiaj kolację, jeśli będziesz grzeczny. Jeżeli jest taki rodzic tutaj, który nie daje kolacji swojemu dziecku, bo było niegrzeczne, to bój się Boga. To Cię powinni zamknąć. Naprawdę. I odebrać Ci prawa rodzicielskie. Przepraszam, że może to brzmi tak, jak brzmi, ale jeżeli jakiś rodzic nie daje kolacji swojemu dziecku, bo było niegrzeczne, to absolutnie do zamknięcia. Co mówi Pan Jezus? Ta logika wymiany, ta logika darów, ta logika, że musisz coś zrobić, żeby zasłużyć. Zobaczcie, jak my nieustannie używamy w Kościele tego słowa zasługiwanie. Czy ktoś zasłużył na niebo? Nikt nigdy w życiu nie zasłuży na niebo. Dobry Łotr, pierwszy, który trafił do nieba. Przepraszam, czy on sobie czymkolwiek zasłużył? Uwaga, to jest pierwszy mieszkaniec nieba. No tak się wydaje. W momencie, kiedy Pan Jezus umierał, dokonywało się dzieło zbawienia, jak pamiętacie? Dzisiaj będziesz ze mną w raju, chłopie. A on tylko jedno zrobił. Jezu, weź tam na mnie wspomnij. Nie powiedział, Jezu, wiesz co, zostało mi 15 minut życia, bo zaraz na tym krzyżu tutaj umrę razem z Tobą i ja bym się nawrócił przez te 15 minut. Czy Ty mi to nawrócenie policzysz? Czy mógłbyś mi to zaliczyć, żebym tam się chwyciło? Nie. Jezu, wspomnij na mnie. Zobaczcie, jakie to jest proste. To jest w ogóle nawet nie takie tam zlituj się nade mną, tylko weź o mnie pomyśl trochę. Chodź. To się totalnie kłóci z wszelką logiką zasługiwania, dobra, kary. Jak se nagromadzisz, to okej, jak nie. Uwaga. To, co powiedział Bóg w Hiobie na końcu po tym wszystkim, kiedy ci goście się wypowiedzieli. On powiedział, to gadanie było bzdurne. Pan Jezus to totalnie potwierdza. Nie da się z Bogiem budować żadnego handlu wymiennego. Jeżeli myślicie, że pójdziecie do nieba, dlatego że będziecie święcie żyli, to się w głowę puknijcie. I uwaga, no bo ja oczywiście wiem, co wy słyszycie niektórzy, nie? No to sobie będę grzeszył do końca życia, no i będzie dobrze, nie? A ja tym zupełnie, a ja w ogóle o tym nie mówię, ani słowa o tym nie powiedziałem. Czy wy wierzycie to, czy nie? Bo niektórzy macie obłęd w oczach, nie? W ogóle. Kochani, to jest jakby pierwsza podstawowa sprawa, która wynika z tej Ewangelii. Ona jest po prostu niesamowita. Pan Jezus mówi, nie da się inaczej.